Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku Cyberpunka. My tutaj skończyliśmy jakiś rozbój w toku. Ja sobie posprzedawałam graty poza nagraniem i udamy się na kolejne takie zadanie. O, na przykład polecimy sobie tu. Pojedziemy sobie na naszym motorku, który chyba gdzieś tu jest. O, tam jest. A tym razem nie przewinę drogi, tylko coś tam poopowiadam. Zdaję sobie sprawę, że mnie źle słychać. Jeszcze jak gram na komputerze, to jeszcze tam coś porobię z dźwiękiem, bo mogę nagrywać dwie ścieżki. Na PlayStation niestety wszystko jest na jednej ścieżce. I mikrofon brzmi fatalnie. A dzieje się tak dlatego, że on mi się zepsuł. A dokładnie to on mi się rozprogramował, bo zwykle odłączyłam go po nagraniu. A raz go zostawiłam podłączonego do komputera i rano mikrofon już był nierozpoznawalny przez żaden sprzęt. No i się dowiedziałam, że to wynika z tego, że musiał nastąpić jakiś skok napięcia i mikrofony typu USB rozprogramowują się. I nawet znalazłam, jak to rozwiązać. Po prostu trzeba zaprogramować pamięć EEPROM takiego mikrofonu. I to nie stanowi w zasadzie żadnej trudności, taki malutki programik się ściąga z sieci. Tylko trzeba mieć plik BIN do tego mikrofonu. I na przykład mikrofony Blue Yeti. Takie pliki można znaleźć w sieci, w zasadzie chyba na stronie Logitechu. A ja mam mikrofon Radium 600 z Genesisa. Tutaj się skryję i jeszcze dokończę to, co mówię. I chciałam powiedzieć, że tych mikrofonów nie polecam, a wręcz odradzam, bo w ogóle nie mogę dogadać się z Genesis. Stają okoniem, nie chcą współpracować. Odmawiają mi nadesłania takiego pliku, twierdząc, że to narusza gwarancję. Mikrofon w zasadzie nadaje się do wyrzucenia. Nie mogę go już oddać do sklepu, bo jest ponad miesiąc od zakupu. Odsyłają mnie od Annasia do Kajfasza. Więc jedyne, co mi pozostaje, to powiedzieć, że mikrofon Genesis Radium 600 jest do niczego. Nie kupujcie tego, nie używajcie. Zamówiłam sobie już Blue Yeti Nano, ten prostszy, bo Blue Yeti jest zbyt drogi, jak na początkującego youtubera. I zobaczymy, jak mi pójdzie z tym Blue Yeti, ale czekam na dostawę. Także na razie męczę się z tym beznadziejnym Radium 600. Także za taki zły dźwięk bardzo przepraszam. A tymczasem wracamy do gry. Tam mamy jakiś banditos. I my sobie ich zhakujemy. Naruszenie protokołu. Mamy 5 punktów bufora, więc tylko możemy jedną linijkę tutaj montować. 1C55BD. No nie pasuje mi tu nic. A może 551C? 955. To pasuje. 551C9. No i więcej się nie da. Teraz ujawnienie interfejsów. Może jakaś kamerka? Nie ma tu kamerki. No to smażonko. I byleby nas nie zobaczyli. A ty masz zwarcie. O. Zwarcie nie zabija ich na śmierć. Że tak powiem. Ale mocno uszkadza. Masz tu przegrzanie. No, chcą mi tu ustalić pozycję. Nie ma. Nie ma, nie ma.
Gangus, masz smażonko na oleju rzepakowym. I to chyba już wszyscy. Tam już nie ma nikogo żywego. To znaczy, oni są wszyscy żywi. Te nasze haki są pacyfistyczne. One ich nie zabijają. Także oni wszyscy żyją. Potem będziemy mogli zdobyć haki śmiertelne, na przykład wysmażenie synaps. Z tego już nikt nie wyjdzie. Drzazga, zamówienie. Także bardzo ciekawe notki. I wiadomość. No, czekamy na drzazgę. Wiadomość. Jakieś towary zapewne. I oczywiście wyłączyć rzępoła. No. Czemu taka denna muzyka leci z tych radyjek? O, jeszcze coś przez chwilę. O, tak. A może w tym aucie coś jest? Nic. Taki dziwny dźwięk mi przez chwilę zadzwonił. Dobra, i skończyliśmy to zadanko. A teraz weźmiemy sobie kontrakt. Zobaczymy, czy podołamy kontraktowi. Na nasz motorek. I jedziemy do kontraktu. To będzie gdzieś tutaj. O, ja sobie przypominam to zadanie. Mamy trochę za słabe haki na to, ale zobaczymy, co da się zrobić. No, i rozjedzie mnie, no rozjedzie. Ale bandyta. O, Regina dzwoni, tak. Słuchaj, maelstromowcy zrobili sobie z Reaperki niewolnicę i zmuszają ją do pracy. Możesz ją wyciągnąć od tych świrów? Tak, zrobimy to. Wdzięczny. Szczegóły tej sprawy w załączniku. Tak, wyciągniemy ją. To już sobie przypominam to zadanie. Bardzo ciekawe. I my sobie tu wejdziemy. A w ogóle to tak zapiszemy w razie W. I się tutaj podkradniemy. Właśnie, to wiem, że tutaj jest taka droga i tu spróbujemy ich hakować. Na ile to będzie możliwe. O. Tam już pierwszego widzimy. I teraz tak, naruszenie protokołu. O, żeby się udało wszystko. E955, E955 i nie pasuje. E955 nie pasuje. A tu E955 1C, tu nam będzie pasować. Jedno idzie na straty. 9551C i 1C. Jest wszystko. Świetnie. Będą tanie haki i będą słabsi. Ujawnienie interfejsów. K
kamera, która tam gdzieś powinna być. Ja się muszę tutaj maksymalnie schować. Gdzie by się tu schować? No nic. Jakby to zrobić? Dobra, wysmażymy najpierw tego. Może nas nie zauważą. Oni teraz wpadli w panikę. Nie przedłużaj! Następny masz. Byle nas nie zauważyli. No dalej, pokaż się! No i gdzie mnie widzi? O, idzie. Masz tu. Kotlecik. I teraz spróbujemy kamerkę. O. I smażonko, jak ja to lubię. Jednym hakiem jednego. O, tutaj. Masz. Nikogo już? Niemożliwe. Wszystkich po cichu? Jakieś ujawnienie interfejsów? O, jest. O, jest. To chyba na zewnątrz, albo tu lezie. To ja cię zaraz załatwię. No, chyba wszyscy już. To idziemy sobie, ale ostrożnie. Pani doktor już powinna być sama. Tutaj też gdzieś są... o, właśnie. Możemy komponenty zdjąć. Bierzemy. Chyba tam na górze było i przegapiłam. A trudno, 551CBD, 551CBD, BD1C, świetnie. A te na górze już dla straty. Tu mamy następny. O, i tutaj mają ciekawe rzeczy i jazzga. Karta dostępu. Zapis rozmowy. Mikale Johnson i Nikolaj Jordal. No i bierzemy komponenty oczywiście. Ile się uda? 5,5 BD, BD 9,9, 5,5 nie pasuje. 5,5 BD nie pasuje. 5,5 no nie pasuje. 1C, 1C, 5,5 BD. No nic mi nie pasuje. Tylko 1C, 1C. No, świetnie. A, nieważne, zawsze coś. O, i nawet punkciki. No to brawo. Jeszcze tu.
Potrzebujemy komponentów, bo musimy lepsze haki robić. I tych komponentów będzie zawsze za mało. 5, 5, 5, 5. Jeden co nie pasuje. Czemu mi tu nic nie pasuje? BD. 5, 5. Dobra, BD. 5, 5. 5, 5. Jeden C, przynajmniej dwa. Okej. Wiemy, gdzie jest pani doktor. Ale tutaj jest jeszcze tak. Z tego nie zgarnęłam wszystkiego. I chyba z tego. No. Rzęboła wyłączyć. O, pieniądze, komputerek. Co tu będzie ciekawego? Bardzo ciekawe, prawda? I tutaj jeszcze wyłączymy sobie kamerki, żeby nie alarmowały nikogo. O, i drzazga. Żywoty równoległe. Tam gdzieś mi mignął punkt dostępu. Ale tu jeszcze mamy coś do zebrania. I zapis rozmowy. Britt Denson i David Kolwik. Jeszcze tu. O. Tu mi świeci punkt dostępu. Pięknie. Na poziomie 5, czyli to są już trochę lepsze haki niż to, co było wcześniej, bo mieliśmy tylko poziom 4. BD1C, BD. BD1C, bierzemy BD1C, BD. No i dupa. już nic się więcej nie uda. Dobra. O, tu wyjście jest, dobra. No, już idziemy do pani doktor. Kontrakt przysięga Hipokratesa. A to jest bardzo dobra pani doktor. Takich już nie ma w naszych czasach w ogóle. A tu Night City jest. 75 lat wszczepów Tsutomu Takahashi. Chyba już to czytaliśmy. Twój kolega jest w ciężkim stanie. Wchodź, pomożesz mi. Yes, sir. To nie jest mój kolega. To nie jest mój kolega. Jestem V. Nie pamiętam waszych imion. Lucy, nie jestem Maelstromowcem. Przysyła mnie twój brat. Bertie? Dobrze, dobrze, zaraz wyjdziemy. Co z nim? Postrzelili go, prawie go poskładałam, ale znów zaczął krwawić. Nie mamy na to czasu. Zwozili tu sprzętu, który się na złom nadaje. Musimy stąd wyjść, teraz. Słuchaj, skoro nadal tu jesteś, to go zeskanuj. No chyba nie mówisz poważnie. No widzę przecież twoje wszczepy, zeskanuj go. Tętno spada. Tak samo temperatura ciała. Ma wstrząs krwotoczny. Podaj mu krew syntetyczną. Tu gdzieś jest. Leży na stole, to ten pierwszy od lewej.
Chyba mi spadło. Tylko nie w moje ręce. Dobra, trzeba jeszcze poczekać, zanim to się zasklepi. Dlaczego to robisz? Bo jestem lekarką. On pewnie zabił więcej osób, niż ty kiedykolwiek uratujesz. To operacja, a nie rozprawa sądowa. Okej, wygląda na to, że kryzys zażegnany. Teraz niech sobie pośpi. Dziękuję. Możemy Proszę. Iść. To idziemy. Oczywiście moglibyśmy odmówić i ją wyprowadzić bez ratowania tego gościa. Ale ona by się wtedy mocno nas obraziła, a jeszcze ją spotkamy. Także idziemy. Tu już nikt nie powinien nas atakować. Regina napisała, nie że oddalaj się ode mnie. Auto nisko. Na nas czeka. Chodź, jeszcze kilka kroków. No idzie to auto. To twój transport, wsiadaj. Jedzie. Tak daleko nie mógł tu podjechać? Pani doktor idzie za mną? W ogóle jej nie widzę, a tu biegnie. No to na razie. No i świetnie, zrobiliśmy kontrakt. Całkowicie bez wykrycia. Lucy jest bezpieczna. Doskonała robota, dziękuję. No, też tak myślę, doskonała robota. Kasa płynie, a my lecimy do następnego zadania. O, i punkcik mamy, świetnie. To od razu sobie na coś przydzielimy. Na razie hakowanie bojowe. I tutaj mamy jeszcze jeden... pokonanie przeciwnika będącego... Następny poziom. Pokonanie przeciwnika będącego pod wpływem haka obniża czas odnowienia się aktywnych haków. Świetnie, właśnie to nam jest potrzebne. I jeszcze jeden poziom. Na maksa to rozwiniemy. I co tutaj mamy? No i tutaj mamy znowu jakiś rozbój. A to znowu motorkiem. Gdzie jest nasz motorek? Gdzie on nam uciekł? Przecież tu podjechaliśmy. Ale muszę czegoś słuchać, jak jadę. Nie tu. No i mamy tutaj kolejnych bandytów. I oczywiście ich zhakujemy. Naruszenie protokołu. I teraz E9BD1C, E9BD1C, świetnie. E9BD1C, 1C, świetnie. Ujawnienie interfejsów. Czy tu jest kamerka? Nie. Zepsuty samochód. No nie ma kamerki. Ale tam mają takiego drona. Na niego też mamy haka. Jak fajnie to zabrzmiało.
No, ten był oddalony i nie zawiadomił pozostałych. Ujawnienie interfejsu. Jak my sobie tu wskoczymy? O, świetnie. Oni mnie tu nie widzą. No jeszcze mnie nie widzą. I to już wszyscy? Ujawnienie interfejsu. O, tu jest jeszcze dron. Na drony zawsze zwarcie. Wszyscy! No coś pięknego. No i zbieramy łupy. Trzeba też uważać, bo raz mi się zdarzyło wybuchnąć, bo było zaminowane cała przestrzeń. Ale to tutaj chyba tego nie będzie. Nic. Mogę otworzyć. Świetnie. I komputerek. Wiadomości. Antena. No to jeszcze pójdziemy na jakąś antenę. Log. No, tu jeszcze coś do zabrania. Tam mamy punkt dostępowy. Ale tu mi się coś zaświeciło. O, właśnie. No i włazimy tam. No to dużo nam się nie uda, za dużo jest tych punktów. 5, 5, 1, C. 5, 5, 1, C. 5, 5, 1, C. Tutaj zrobimy. 5, 5, 1, C. 5, 5, 5, 5. Przynajmniej tyle. I teraz tak, tam było, to musimy zajrzeć do zadań. A, to będą kroniki. Odszukaj antenę. Po nitce do kłębka, czyli to tu gdzieś włazimy. Nawet nam tu ładnie to kropkuje. Tam będzie jedna osoba i musimy ostrożnie, bo oczywiście zhakujemy. Tak. O, właśnie.
Tomko Sałaja. Świetnie. No, teraz to już może sobie zauważyć, bez różnicy. Ja nie wiem, co z nich wypadają, takie żółte skrzyneczki. Tego na początku nie było. I zapis rozmowy. No, czekamy. No, zapis rozmowy. Zapis rozmowy. Sałaja i Kure. No i po zadaniu. Od razu zobaczymy, co my tutaj jeszcze mamy. No to lecimy sobie tu. No, rozbój w toku. Tylko jak tu zejść? Tutaj. No jedziemy. No i teraz mamy następną rozrówę, którą też postaramy się tak przeprowadzić po cichutku. Coś pięknego. Tylko jakby się tu schować? Muszę się gdzieś schować. I teraz naruszenie protokołu. BD55. Nie uda się. BD, 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 E9. O, tak się uda. BD, BD, E9, BD, 5-5. Świetnie. O. Ujawnienie interfejsów. Przegrzanie, ale uciekamy, uciekamy. Czy tam jest kamerka? Nie ma kamerki. Czuję go. Jest blisko. Aj, mi się nie chce. Byłaś w końcu. I przegrzanie wszystkim. I to chyba już wszyscy. Tak, tu już nie powinno być nikogo. Jakie to jest przyjemne. Drzazga. Zapis rozmowy Beksoł i Sonoda.
i zapis rozmowy. Ale zarabiamy pięknie. Alvin i Bexo. Da się wejść? Nie da się. No i punkt dostępowy. Uda się nam tam wskoczyć? Uda się, no. Wi, dajesz radę. Tutaj. Tu. Pięć, pięć, a dziewięć, jeden, C. Pięć, pięć, nie pasuje. BD, BD, jeden, C. BD, BD, jeden, C. To bierzemy. BD, BD, jeden, C. No i skrzaniłam to. Ale przynajmniej trochę. Świetnie. I mamy punkcik. Coś pięknego. I oczywiście tutaj na hakowanie bojowe bierzemy na maksa. Następny poziom trzeci. Pokonanie przeciwnika będącego pod wpływem haka obniża czas odnowienia się aktywnych haków o 50%. Rewelacja. No, coś pięknego. I teraz co mamy w pobliżu? Zgłoszenie przestępstwa. To tak, weźmiemy sobie teraz tego Delamate na Northside. Tylko musimy jakoś się stąd wydostać. No i robimy pierwsze zadanie dla Delamate'a. To auto jest tutaj właśnie. O. Stój! Spokojnie, chcę ci pomóc. Nie zbliżaj się do mnie! No i zwiał mi. Zwolnij trochę. Zostaw mnie! No to my jesteśmy lepsi na motorku. Tak sobie powoli za nim jadę, bo on musi do pewnego miejsca dojechać, więc to się musi dokonać. Po prostu musimy tak za nim jechać. Nawiązać kontakt z pojazdem. Terapia wstrząsowa pomogła. Wysyłam lawetę. Jak również wynagrodzenie. Inaczej niż laweta, trafi ono na pana konto. Ale śmieszne. No i pięknie wykonaliśmy Delamate Northside. Co mamy w pobliżu? Czy my tu coś mamy w pobliżu?
No to lecimy tu. Gdzie jest nasz motorek? Nie to. No i teraz spróbujemy znowu zadanie po cichu wykonać. No, Viv, skocz tutaj, tylko nie zleć. Jak ty to zrobić? Co, nie wskoczysz tu? Naprawdę. Kiepsko, kiepsko. No więc znowu, naruszenie protokołu. BDE9E9 nie wyjdzie. Ani to nie wyjdzie. No niestety, tu nam nie wyjdzie za dużo. A1C BD... Jeden C, BD. Dobra, zrobimy tak. Jeden C, BD, E9, E9. Udało się. Ujawnienie interfejsu. Kamera. Tu jest kamera? Nie, to ta antena. A już myślałam. Dużo ich. Dużo ich. Nie chowamy się. Bo już zaalarmowani tak jakby. A mi się tu strzelać nie chce. O, tego teraz wysmażymy. Szczura. No pięknie. Słyszysz mnie? Kurwą jest! Ujawnienie interfejsu. A? Ten tutaj lezie. Pięknie, ujawnienie interfejsów. No prawie mnie zobaczył. Nie widzisz mnie, chłopie, ale ja widzę. A to szczurzyca. Nie chłop. Chyba wszystko w porządku. Wyciągaj struny. No i teraz nam się te
Haki fajnie odnawiają. No i to wszyscy. I już możemy działać swobodnie. Normalnie tu jest dużo fanty. Wszystko zbieramy. Nie mogę się doczekać, kiedy kupimy najlepszy cider deck. I to wtedy będzie pięknie. No. A już z wszystkimi umiejętnościami jeszcze z tej grupy opanowanie. To będzie piękne. A to są kosiarze chyba. Tu patroszą człowieka, bandyci. Skąd mi lecą te rzęboły? Ja muszę to wyłączyć, bo oszaleję. Chcę ten głośnik. I do tego potrzebny mi jest pistolet. No. Tu jest jeszcze jeden głośnik. Tu jest. No. I teraz jest wszystko w porządku. I wiadomość. Będziemy nurkować w auto. I zadanie ukończone. A tu nic ciekawego. To tam już możemy schować. Będziemy nurkować po auto, ale. Ja chcę się tu dostać. Ale V twierdzi, że nie umie to wskoczyć. A może z tego? O, naprawdę, dawaj jeszcze raz. No, udało się. Gdzie ten punkt dostępowy? Tutaj. Jeden CBD, E9 nie da się. E9, 5, 5. E9, 5, 5, 1C. 1C, więcej się nie da. Mamy też za mało czasu na to włamywanie się. Ale i tak jest nieźle. Dobra, hop. I tutaj gdzieś jest zanurzone. Nie. Aj, ta gra. Muszę sobie to tutaj włączyć. Kroniki kryminalne. O, to będzie to. Tak. I tutaj trzeba się zanurzyć.
siostra. Bałam się, że jak będziemy czytać, to utoniemy. Dobra. No i po zadaniu. Jeszcze sprawdzę, jaki mamy czas. Okej. Dobra, w tym miejscu się pożegnamy. Dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało takie działanie w cyberpunku właśnie ze strzelaniem wyłącznie do głośników z irytującą muzyką, a przeciwników załatwianie hakami, no to dajcie łapkę w górę, suba, komentarz. I tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie, pa!